Cześć, jestem Marianka i zapraszam Was na mikroprzygodę. Rzeka Kamienna oddziela gór Karkonosze od gór Izerskich. Poszliśmy tam dlatego, bo tam się znajduje huta szkła kryształowego Julia. A teraz jest zniszczona i szkoda, że tam nie ma Muzeum Szkła, bo to by było świetne miejsce na Muzeum Szkła, bo kiedyś tam się produkowało szkło. To było główne wejście do huty szkła. Żeby wejść do huty, trzeba było przejść przez rzekę. Teraz to można tylko wejść na ogrodzenie. Naszą przygodę zaczynamy w rejonie Kruczych Skał, do których musimy zejść z huty. Dzisiaj jest mróz i jest bardzo ślisko i trzeba uważać. A tu są krzywe baszty, gdzie zawsze się wspinali wspinarze, ale dzisiaj jest za zimno. Jak byliśmy obok Kruczych Skał, to od razu widzieliśmy, jak pan wpadł do wody, bo pani chciała zrobić mu zdjęcie. Tutaj jest ujęcie wody i się zaczyna długa rura. Trzeba ją pokonać, żeby dostać się do koryta rzeki Kamiennej. Dzisiaj jest bardzo zimno i trzeba bardzo uważać, bo kamienie są bardzo oblodzone, dlatego właśnie ten pan wpadł do wody. Pierwszego znaleziska nie trzeba było długo szukać. To jest szkło właśnie z huty Julii i to jest szkło kryształowe. Szkło jest lżejsze od kamieni i można je znaleźć w jakichś zagłębieniach. Moja tuba jest coraz cięższa i coraz ciężej będzie mi chodzić. Tutaj się właśnie wykopuje szkło. Zawsze znajdujemy jakieś bryłki z szkła, ale znaleźliśmy takie miejsce, gdzie są już gotowe wyroby lub kawałki wyrobu. Dobrze, że nie ma liści, ale i tak trzeba się przedzierać przez te wszystkie drzewka, które wyglądają jak stojące patyki. Już jest mi coraz zimniej, ale najbardziej marzą mi palce u stóp i u rąk. Tu znowu jest jakieś szkło i od góry trochę wygląda jak kamień. To jest zmieszane z kamieniami. Malutkimi. To już chyba jest ostatni okaz, który dzisiaj znajdziemy, bo trzeba iść do domu, bo palce strasznie marzą. No i pora teraz na podsumowanie. Tu są takie już bardziej gotowe wyroby. Takie na przykład jak ucho od kupów, stopki od kieliszków i kawałki szklanek, wazonów. A jak da się pod światło takie szkło, to właśnie o tak wygląda. Ładnie, świeci się. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam Was na kolejną mikroprzygodę. Koniec.